Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że chciałby decyzje personalne podejmować w styczniu, więc trzeba mu dać czas, powiedział w programie Kwadrans Polityczny, TVP1 Andrzej Dera. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP odniósł się w ten sposób do ewentualnych zmian w rządzie. Zapewnił, że ze strony prezydenta nie ma żadnych nacisków co do personaliów. Na zewnątrz musi posługiwać się językiem bardziej strawnym dla przywódców UE, ale wewnątrz musi bardzo uważać, żeby duża część wyborców PiS nie. Prezydent Andrzej Duda przyjął w piątek dymisję rządu Beaty Szydło i desygnował Morawieckiego na premiera. W poniedziałek powołał gabinet nowego prezesa Rady Ministrów. Morawiecki objął też funkcję szefa resortów rozwoju i finansów. Była premier została wicepremierem, skład reszty rady się nie zmienił. Pan premier Morawiecki powiedział, że chciałby decyzje personalne podejmować w styczniu, więc trzeba mu dać czas. Trzeba ze spokojem do tego podejść, pan premier ma możliwość z bliska zapoznania się, rozmawiania z poszczególnymi osobami, więc na te decyzje trzeba będzie po prostu cierpliwie poczekać, o tę cierpliwość apelujemy, powiedział w TVP1 Andrzej Dera. Wyborców da się przekonać poprawą jakości życia, zdaniem Andrzeja Dery wyborcy PiS zaakceptują zmianę na stanowisku premiera. Nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby nie akceptować pana premiera Morawieckiego. Ma piękną przeszłość opozycyjną, z bardzo dobrego domu, patrząc opozycyjnie, wyrósł, jest przesiąknięty patriotyzmem, powiedział. Dera dodał, że wyborców da się przekonać poprawą jakości życia, poprawą gospodarki, bo to jest główny cel, który sobie założył pan premier. Andrzej Dera skomentował także atak na dziennikarkę TVP podczas protestu prowadzonego przez obywateli RP, a także zachowanie posła PO Rafała Grupińskiego, który wyrywał mikrofon dziennikarzowi. Nie wolno tolerować takiego zachowania. Jeśli się coś takiego zdarzyło, trzeba powiedzieć to magiczne słowo, przepraszam. Natomiast wydaje mi się, że opozycja to takie plemię kargulowe, które mówi, demokracja jest wtedy, kiedy my rządzimy, a kiedy my nie rządzimy, to już demokracji nie ma, powiedział.